Cześć, dziś obok mnie znajduje się Dacia Jogger, czyli najtańszy samochód 7-osobowy na rynku. Nasz testowany egzemplarz jest dodatkowo wersją Extreme, limitowaną na początku produkcji, w wersji z seryjną instalacją gazową. Wyjątkowy samochód i dziś postaram się opowiedzieć o nim jak najwięcej, nie przedłużając. Ja nazywam się Michał Siadek, to jest kanał Car Test i zapraszam na test nowej Daci Jogger. Jeśli chodzi o design, to Dacia Jogger z przodu jest samochodem, który już dobrze znamy. Przód jest niemalże taki sam jak w Sandero czy w Loganie. Nie powiedziałbym, że to złe, ponieważ te samochody są z przodu po prostu bardzo ładne. Szczególnie podoba mi się nowy wzór świateł do jazdy dziennych w kształcie podwójnej litery Y. Bardzo ładny design. Niestety nie znajdziemy tutaj nowego logotypu Daci. Myślę, że pierwszy model z tym nowym logotypem, który w tym momencie widzicie na ekranie, będzie to nowy Duster, więc jeszcze rok, dwa lata będziemy musieli poczekać na modele Daci z tym naprawdę interesującym i nowoczesnym logotypem. Jeśli chodzi o linię boczną pojazdu, to można odnieść wrażenie, że przód to jest po prostu Sandero, a tył projektował zupełnie inny team, który niekoniecznie chyba wiedział, gdzie kończy się linia szyb w Sandero, ponieważ tutaj znajdziemy taki uskok 14-milimetrowy, który po prostu podnosi linię szyb tyłu. Tutaj wszystko się zgadza, żeby nie było. Jednak wygląda to po prostu dość dziwnie i widać tę budżetowość marki Dacia. Oprócz tego muszę przyznać, że prezentuje się to naprawdę dobrze. Mamy ładne czarne ledingi dachowe, czarne lusterka. W wersji Extreme znajdziemy tutaj takie specjalne, niestety, naklejki, które no, nie wyglądają aż tak źle. Wersja Extreme również ma specjalne 16-calowe aluminiowe czarne felgi. Prezentują się one bardzo dobrze, szczególnie z tym pomarańczowym, ciemno-pomarańczowym lakierem i czarnymi nakładkami na nadkola. Stylistycznie Dacia Jogger jest naprawdę ładnym samochodem i jest również niesamowicie praktycznym, bo podobnie jak w Sandero Stepway znajdziemy tutaj specjalne relingi dachowe, których po otwarciu dwóch mocowań z przodu i z tyłu i odkręceniu jednej śrubki możemy z nich zrobić belki dachowe do bagażnika. Niesamowite rozwiązanie, praktyczne i dużo tańsze, ponieważ nie musimy już kupować specjalistycznego sprzętu, żeby wozić bagażnik dachowy. Rozwiązanie jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o tył, to klapa bagażnika jest bardzo prosta, nie ma tutaj większych przetłoczeń. A to, co jest bardzo interesujące, to tylne światła, ponieważ ich kształt bardzo mocno przypomina te z modeli Volvo, szczególnie XC60. To, na co warto zwrócić uwagę, to również emblemat Dacia i emblemat Jogger, choć ciężko jest powiedzieć na nie emblemat, ponieważ są to jedynie naklejki, które ktoś mógłby nam dla żartu odkleić, zmienić kolejność i tutaj napisać coś zupełnie innego. Choć z drugiej strony, gdy Dacia za ten rok czy dwa wprowadzi już nowy emblemat, to będziemy mogli sobie to odkleić i nakleić tutaj nowy emblemat. Jeden plus znalazłem tego rozwiązania. Jeśli chodzi o bagażnik, to klapa bagażnika unosi się bardzo wysoko. Ja zmieszczę się tutaj no, prawie bez żadnego problemu.
Pojemność bagażnika wynosi 609 litrów, czyli jest to o 279 litrów więcej niż Sandero Stepway. Decydując się na wariant 7-osobowy, niestety nasz egzemplarz jest wariantem 5-osobowym. Mamy pojemność bagażnika 160 litrów, czyli nie jest to już jakaś spektakularna wartość. Jeśli jednak złożymy oparcia tylnej kanapy, co za chwilę Wam zaprezentuję, pojemność maksymalna wynosi aż 1809 litrów, czyli jest to już 711 litrów więcej niż w Sandero Stepway. W naszym wariancie, właśnie 5-osobowym, możemy mieć również taką gumową tackę, jakoś to można by logicznie, myślę, nazwać. Jednak jest to takie wykończenie gumowe, dzięki czemu nic nam się tutaj nie ubrudzi, jak na przykład będziemy wieźć brudne buty czy coś tego typu. Oczywiście to można łatwo wyjąć. I mamy tutaj już normalną podłogę, 4 mocowania na jakąś siatkę, małe tutaj również siateczki po bokach, żeby tutaj schować, powiedzmy, zestaw naprawczy lub gaśnicę. Po lewej stronie znajdziemy oświetlenie, haczyk. Również po prawej stronie jeden haczyk i nic na dobrą sprawę więcej. Bardzo prosty bagażnik. To, co mi się nie podoba, to fakt, że również w 5-osobowej wersji jest tu takie mocne zapadnięcie podłogi. Dość dziwnie to wygląda, jest to niepraktyczne. Jeśli jednak chodzi o złożenie oparć tylnej kanapy, to jest to bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy podejść, pociągnąć jeden sznurek, oparcie nam opada, następnie nawet jedną ręką możemy to złożyć, analogicznie również drugi fotel możemy w ten sposób złożyć i mamy tutaj olbrzymią przestrzeń bagażową. Wnętrze Joggera to jest coś, co już dobrze znamy, ponieważ jest ono dokładnie takie samo jak w Daci Sandero. Mamy tutaj wszystko tak, jak powinniśmy mieć. Nie miałem do tego większych zastrzeżeń, gdy testowałem ten samochód w zeszłym roku. I tutaj również mam tak samo. Tutaj mamy miękkie wykończenie. To wszystko jest twardy plastik, jednak w tej klasie to nie jest po prostu problem. Pozycja za kierownicą jest w porządku. Fotele są naprawdę wygodne, a za kierownicą znajdziemy wyświetlacz komputera pokładowego pomiędzy klasycznymi zegarami. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to na nogi jak najbardziej w porządku. Nad głową jest troszeczkę więcej niż w Sandero, więc spokojnie, myślę, dwumetrowa osoba się tutaj zmieści. Oficjalnie jest to nieco ponad 2 cm więcej niż w Sandero. Na pokładzie znajdziemy automatyczną klimatyzację, podgrzewane fotele, duży wyświetlacz systemu inforozrywki, który łączy się bezprzewodowo z naszym smartfonem, niezależnie czy jest to iPhone, czy urządzenie z Androidem. Więc nie musimy nawet korzystać z tej nawigacji, czy systemu multimedialnego, który jest dość przeciętny. Możemy korzystać właśnie z Android Auto czy z Apple CarPlay. Jak najbardziej bardzo nowoczesne rozwiązanie i podkreślam to bardzo często, ponieważ Dacia, Sandero, Jogger czy Logan mają Android Auto bezprzewodowy, a często w modelach nawet Hyundai'a czy marek premium nie ma tego rozwiązania. Tutaj to działa i działa naprawdę bardzo dobrze. W innych kwestiach mamy w drzwiach miejsce na butelkę wody, mamy również dwa miejsca tutaj centralnie, mały schowek tutaj na dole, gniazdko USB dla naszego telefonu, jeśli skorzystamy z mocowania i mamy również USB na dole, gniazdko 12 V, podłokietnik ze schowkiem, podłokietnik nie najgorszy. Obok wyświetlacza znajdziemy miejsce na nasze urządzenie mobilne, podobnie jak w Sandero czy w Loganie. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne dla kogoś, kto nie chce korzystać na przykład ze zintegrowanych systemów, tylko potrzebuje włączyć sobie na przykład Janosika czy inną aplikację, która nie może być wyświetlana na komputerze systemu inforozrywki. Jak najbardziej w porządku. Jego demontaż również jest bardzo prosty, wystarczy pociągnąć do góry i mamy to zdemontowane jak najbardziej ok. To, do czego mam zastrzeżenia, to półka tutaj na dole jest bardzo mała, więc moje urządzenie nie jest w stanie się tutaj nawet zmieścić. I na pokładzie znajdziemy jedynie manualną skrzynię biegów, ładne chromowane wykończenie, jednak niestety automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie nie jest dostępna. Po tym, jak pojeździłem Dacią Sandero i Dacią Jogger przez ostatnie kilka miesięcy, nieco dłużej, doszedłem do wniosku, że ten uchwyt na telefon po lewej stronie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nasze telefony są coraz większe. Na przykład mój telefon już ma prawie 7 cali, więc on praktycznie
się tutaj nie mieści. Jest dość ciężki, więc również ten uchwyt go nie za dobrze trzyma, ale nie o tym w tym momencie. I nasze telefony już nie są iPhone'em 5 generacji, który jest malutki i nie zajmuje nam tutaj przestrzeni. I myślę, że jeśli ten telefon miałby mocowanie tutaj po prawej stronie, to byłby praktyczniejszym rozwiązaniem, między innymi dla pasażera, ponieważ mógłby on sobie zamontować swój telefon i na przykład oglądać Netflixa czy inną usługę streamingową podczas jazdy, nie przeszkadzając nam w kierowaniu pojazdem. Nie ma tu żadnego dedykowanego miejsca na telefon dla pasażera. Myślę, że jeśli chcielibyście zostać z joggerem czy z Dacią Sandero na dłużej, na kilka czy kilkanaście lat, to nie wiem, czy nie warto byłoby zainwestować w mocowanie ekranu z wersji na rynek brytyjski, ponieważ tam analogicznie kierownica jest po drugiej stronie, więc ten uchwyt również jest po drugiej stronie. I mielibyśmy bardziej praktyczne rozwiązanie. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy to jest tylko mój wymysł, czy to faktycznie lepiej by się sprawdzało? Jestem ciekaw Waszej również opinii na ten temat. A teraz sprawdźmy drugi rząd siedzeń. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń, to moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Ilość miejsca na nogi, powiedzmy, w porządku, nie jest duża. Spodziewałem się, że będzie więcej, jednak nad głową no, jest w porządku. To, co mnie intryguje, to kanapa jest wyprofilowana nie na 2+2, tylko na 3 osoby dorosłe, przez co my siedzimy bardzo blisko lewej krawędzi, czy analogicznie prawej krawędzi. Jednak mamy tutaj kilka ciekawych rozwiązań. To, co mi się podoba, to taka specjalna tacka, która tutaj jest. Ona występuje w wersji jedynie Extreme. Możemy tutaj dla naszego dziecka na przykład naszykować jedzenie. Możemy ją również odsunąć do przodu i mamy tutaj miejsce na kubek. A to, co mnie najbardziej intryguje, to mamy tutaj specjalne miejsce na smartfon i w zależności od tego, czy mamy tablet czy smartfon, możemy ją sobie wyregulować i nasza pociecha może oglądać sobie tutaj bajkę na przykład. Jest to rozwiązanie bardzo nowoczesne, niespotykane wręcz u konkurencji. To, co niestety mnie zawiodło w tym samochodzie, to brakuje tutaj podłokietnika. Mamy tutaj po prostu oparcie centralnego miejsca, więc butelkę wody możemy zmieścić jedynie w drzwiach. Nie ma tutaj miejsca na nią żadnego. Nie mamy również portów USB i nie mamy własnego tutaj nawiewu od klimatyzacji, więc jedynie tyle, co z przodu. Oprócz tego znajdziemy tutaj własne oświetlenie i elektrycznie sterowane szyby. I to, co mnie zaintrygowało, to mimo, że tutaj nie wydaje się, że ona się opuszcza do końca, tak na samym końcu jest już niemalże na samym dole, więc wygodnie możemy oprzeć rękę poza samochodem, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. I witam Was już zza kierownicy nowej Daci Jogger. Bardzo, bardzo wyczekiwanego nowego modelu w ofercie Daci. Po jazdach próbnych Dacią Sandero w zeszłym roku odniosłem bardzo pozytywne wrażenie, że Dacia idzie w bardzo dobrym kierunku, idzie bardzo do przodu i już nie jest taką, wiecie, prostą, budżetową marką. Te samochody już są naprawdę coraz lepszej jakości, a wciąż są w fantastycznej cenie. Tak samo jest z Joggerem. To auto prowadzi się bardzo w porządku, mimo że ma zaledwie 3-cylindrowy silnik o mocy 100 koni mechanicznych z seryjną instalacją LPG, 170 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 0-100 nawet nie ma co mówić, ponieważ trwa ponad 12 sekund, ale nie o to chodzi w tym samochodzie. To nie jest auto, które będzie ruszać pierwsze ze świateł i musi być super szybkie. Gdy zrobimy redukcję, wciąż jest ok, jest bardzo głośno, gdy faktycznie będziemy jechać szybko, na wysokich obrotach. Jednak mimo wszystko jest to do przeżycia. Za tę cenę jest to naprawdę bardzo dobra jakość. Prowadzi się ten samochód w porządku, tak jak powiedziałem. Jego płynność, elastyczność, gdy ja podróżuję sam, jest jak najbardziej akceptowalna. Nie odczuwam większej różnicy między Sandero Stepway a Joggerem. To jest dużo większy samochód, ma znacznie pojemniejszy bagażnik, również jest minimalnie podniesiony i wciąż jest naprawdę dobrym autem na co dzień. Zawieszenie jest głośne, faktycznie. Gdy podróżujemy z prędkością powyżej 100 na godzinę, słychać szumy opływowe bardzo wyraźnie.
również jest minimalnie podniesiony i wciąż jest naprawdę dobrym autem na co dzień. Zawieszenie jest głośne, faktycznie. Gdy podróżujemy z prędkością powyżej 100 na godzinę, słychać szumy opływowe bardzo wyraźnie. Odczuwając większego dyskomfortu, jest naprawdę dobrze. A jeśli chodzi o spalanie, to w tym samochodzie moje średnie zużycie paliwa, gdy jeździłem na benzynie, wynosiło około 7 litrów. Nie zrobiłem tym samochodem bardzo dużo kilometrów, gdyż mój test należy traktować bardziej jako pierwszą jazdę. Jednak mimo wszystko po tych kilkuset kilometrach około 7 litrów w cyklu mieszanym. W trasie powiedzmy 6 litrów. A jeśli chodzi o gaz, przełączmy się, żeby nam się tutaj przełączył komputer pokładowy. Jest to 9,4 litrów na 100 km. Nie jest to bardzo wysoka wartość, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj 40-litrowy zbiornik LPG i 50-litrowy zbiornik paliwa, to naprawdę przejedziemy bardzo długi dystans bez potrzeby tankowania. Tak jak mówiłem wcześniej, Dacia Jogger jest samochodem, który ma niesamowity stosunek ceny do jakości i do tego, co oferuje, ponieważ jego cena wynosi zaledwie 69 900 zł w wersji podstawowej, czyli Essential. I gdy zestawimy tę cenę z Dacią Sandero Stepway w wersji Essential, nie z wersją bazową, ponieważ Dacia Sandero występuje w znacznie niższym wyposażeniu niż Jogger seryjnie, więc gdy zestawimy Essential Dacia Sandero Stepway i Joggera, to dopłata to zaledwie 3400 zł za Joggera. Czemu pan jechał pod prąd? Nie wiem, chyba wolę nie wnikać. Więc wracając, 3400 zł dopłacamy i mamy dużo większego Joggera. Jeśli chcemy mieć 7 miejsc, to za trzeci rząd dopłacamy zaledwie 4000 zł. To nie jest wysoka dopłata, a dostajemy bardzo, bardzo praktyczny samochód. Za taką wersję jak nasza, czyli poziom wyposażenia Extreme, przyjdzie nam zapłacić 82 100 zł i dotrzymujemy dzięki temu automatyczną klimatyzację, kamerę cofania i kilka innych ciekawych dodatków. Jednak nie musimy się na to zdecydować już. Podstawowa wersja Dacia Jogger jest naprawdę dobrze wyposażona. Jednak mimo wszystko, gdy zdecydujemy się na opcjonalny lakier i praktycznie każdą opcję w cenniku Daci, to nadal nie osiągniemy poziomu 90 tysięcy złotych. Muszę przyznać, że jak pomyślę, że wszystko mająca Dacia Jogger, będąca naprawdę w porządku samochodem na co dzień, niesamowicie praktycznym i niesamowicie pojemnym, kosztuje 90 tysięcy złotych, to myślę, że ciężko będzie znaleźć nawet używany samochód 7-osobowy oferujący tak dużo. To jest naprawdę bardzo dobry samochód w tej półce cenowej. Dacia kolejny raz stworzyła samochód, który jest niesamowitą ofertą w danym segmencie. Tak jak Sandero, tak jak Duster, teraz Jogger. Jest to naprawdę dobry samochód. Otrzymujemy bardzo dużo za bardzo niską kwotę. Myślę, że jeśli Dacia oferowałaby ten samochód za 30 tysięcy złotych więcej, to wciąż znaleźliby się chętni. Jest to naprawdę udany model i kłamałbym, jeśli bym powiedział, że ten samochód mi się nie podoba i nie jest dobrą ofertą. Jest naprawdę niesamowicie dobrą ofertą. Brakuje tutaj automatycznej skrzyni biegów, jednak ona najprawdopodobniej będzie wraz z wersją hybrydową, która pojawi się na rynku w przyszłym roku. I to będzie już naprawdę bardzo dobra oferta. Nie mogę się doczekać tego modelu. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat Dacia Jogger w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.